Panie trenerze, kto wymyślił nazwę Zieloni 2001? Słyszałem, że jest to pana inicjatywa. Czy to nie, prawda? To nie jest moja, to jest rodziców. Inicjatywa bardzo fajnie zresztą się stało. Jest, jak widać, przede wszystkim flaga. Tak, i jest piękna flaga, tak. Zieloni 2001. Jak państwo wiedzą, bo jest strona internetowa, na której są jakieś podstawowe informacje i o drużynie. Także dobrze się dzieje i czyli nazwę, się nazwę wymyśli rodzice, tak? Tak, tak. Ale pan na pewno sugerował jakieś nie, no, nazwy. Ja myślę, że wyszło dlatego tak, że rodzice są też fanami Radomiaka tutaj w większości, więc jakoś tak się chyba nasunęło. Nazwa jakby, jest odpowiednia do drużyny. Tak, odpowiednia do drużyny i to tylko tak jak wcześniej wspomniałem, no, świadczy o tym, że marzymy o tym, żeby ten Radomiak był w dobrej lidze, żeby ci chłopcy mieli z kogo tak. brać przykład, nie powiedzmy w telewizji, tylko na żywo w swoim mieście. Czy w planach są obozy szkoleniowe? Czy chłopcy są w ogóle na to gotowi już? No zdecydowanie, po tych 3 latach są gotowi i jedziemy latem w lipcu do Miętnego. Tam będzie obóz 10-dniowy i myślę, że to jest, będzie taki trochę też przełomowy moment, bo tam no, pomnożyć to 10 razy 2, 2 treningi dziennie, no to wiadomo, tak. że przyspieszą trochę, jeśli chodzi o umiejętności. Kiedy rozpoczyna drużyna Zielonych 2001 treningi na przysłowiowej trawie? No, zaczynamy już po świętach, właściwie już nawet rozpoczęli, bo był sparring przecież z bronią na sztucznej nawierzchni i po świętach zaczynamy już treningi na sztucznej nawierzchni. Myślę, że ta pogoda właśnie, która taka się zmienna w kwietniu już będzie poza nami i będzie można spokojnie z nimi rozpocząć treningi na dworze. Wspomniał pan o sparingu. Ten sparing odbył się 12 kwietnia. Sparing partnerem była drużyna broni, tak. Broni. Jak ocenia pan występ podopiecznych swoich? No, na pewno początek był ciężki, bo oni po sali, to było ich pierwsze wyjście na sztuczną nawierzchnię, gdzie zupełnie inaczej się zawodnicy czują, inaczej piłka się odbija, inaczej reagują na tej murawie. Ale myślę, że wybrnęli z tego. Po wyniku czasem, widać, że dobrze. Tak, z czasem jak gra się toczyła, oni wchodzili w grę i zaczęło to dobrze się układać. Natomiast no, wynik jest taki, jaki jest. Natomiast my chcemy się spotykać no, i z bronią, i z innymi drużynami tutaj w Radomiu. Towarzysko, tak żeby no, te więzi jakieś ich nie były powiedzmy nasycone jakąś tam zawiścią, ale bardziej przyjaźnią, aczkolwiek oczywiście na boisku to będzie walka oczywiście tak o zwycięstwo, bo to tak wiadomo, że tak się gra. No. Przyjaciele na poza boiskiem, a rywale na boisku, tak? Dosłownie. Pytanie od zawodników, bo bardzo prosili, żeby je zadać. Kiedy chłopcy zagrają w jakiejś lidze, jaka to będzie liga i jak jest w ogóle ona zorganizowana? Liga Orlików oni wtedy będą grali tutaj z drużynami z okręgu radomskiego. Na zasadach takich, że będzie tam kilkanaście drużyn i będą grali mecz rewanż, no tak jak grają inni juniorzy. Czyli mniej więcej natomiast ile z tym, że oczywiście oni będą grali na mniejszym boisku po 7. Aha, po 7. Tak. Czyli to będzie ile? 10 drużyn, 5, 8? No, mniej nie więcej, wiadomo. To zależy ile się po prostu zgłosi z ich rocznika. Jaki wpływ na drużynę i na pana ma rywalizacja pomiędzy drużyną Zielonych a drużyną Radomiaka 2001, której trenerem jest pan Maciej Lesisz? Znaczy, czy rywalizacja? Ja nie czuję jakiejś takiej rywalizacji. No cieszę się, że jest powiedzmy jeszcze dodatkowa drużyna z tego rocznika. Myślę, że
że w przyszłości będzie to możliwość zrobienia dwóch drużyn, które powiedzmy w zależności od poziomu będzie taka możliwość, żeby wszyscy mogli grać. To jest pozytywne i mobilizujące. No, dosłownie, słowem, prawda? To mobilizuje. Tak myślę sobie chłopców. O przyszłości, że jakaś drużyna 2001 będzie, daj jej Boże, niech tak pogra, że będzie grała w Lidze Mazowieckiej, natomiast druga pewnie w okręgu i będzie można wtedy, kto nie będzie ewentualnie łapał się w drużynie. Będzie miał jakieś wyjście, możliwość dalszego kontynuowania. Możliwość tutaj przesuwania powiedzmy tak w tą czy w tą stronę. Młodzieżowa sekcja piłki nożnej, pod którą należymy, narzuca jakiś model treningu, czy to pozostawia w gestii trenera? Nie, to jest w gestii trenera pozostawione i trener tutaj jakby to szkolenie sam sobie układa i od niego to zależy. Aczkolwiek oczywiście no, jest rada trenerów, jest koordynator, który pewne jakieś tam ramy no, oczywiście zakłada treningowe. Te minima muszą być zachowane, natomiast tutaj trener ma dowolność i od niego zależy, jak te treningi będą wyglądały. Na jaką pomoc może liczyć drużyna Zielonych i Radomiaka 2001 ze strony MSPN i w jakim stopniu? No na tyle, na ile ten MSPN jest stać, ponieważ MSPN ma 14 drużyn młodzieżowych, więc te pieniądze, które są z miasta, no tak do końca nie starczają, żeby zabezpieczyć każdego roku, czy przynajmniej co powiedzmy co dwa lata, żeby był jakiś sprzęt dla drużyny. Natomiast no, z tego co widzę, no po prostu prezesi starają się to jakoś rozdzielić, powiedzmy w miarę tak, żeby każda drużyna gdzieś tam jakimś sprzętem była obdarowana. My na początku, no, na starcie dostaliśmy i piłki, i powiedzmy jakieś pachołki i ten sprzęt, który mają akurat na dzień dzisiejszy Radomiaka. Czy ma jakieś pan problemy związane z prowadzeniem drużyny Zielonych 2001? No na razie, jeśli chodzi o problemy, myślę, że takich jakichś wielkich problemów nie ma, ponieważ mamy tutaj salę gimnastyczną, więc mamy tą ewentualność, gdzie się kończy... Zaplecze socjalne jest. Jest dosłownie. Mamy i salę i teraz będziemy mieli te dwa orliki. No, przyznam szczerze, że i z pomocą rodziców to wszystko jest też załatwiane, więc jakoś tutaj się uzupełniamy i dzięki temu oni mogą trenować na dobrych boiskach, bo będą dwa razy w tygodniu na orliku i myślę, że trzeci jakiś jeszcze gdzieś tam sparing zagramy z drużynami tutaj z Radomia, więc będą mieli okazję do tego, żeby podwyższać swoje umiejętności. Czyli orliki, pomysł w ogóle z orlikami, z budową tych boisk trafiony w dziesiątkę? No zdecydowanie tak, zdecydowanie polepszyło to bazę treningową i tutaj nie ma dwóch zdań. W Radomiu się pojawiło tyle tych boisk, że dzięki temu oni mogą trenować na dobrych warunkach, nie powiedzmy na tak zwanych kotyrach, gdzie ta piłka skacze na wysokość bioder czy wyżej. Co jeszcze trzeba poprawić dla scalenia drużyny? Czy widzi pan jakieś zadania dla rodziców? Co mogą zrobić dla swoich dzieci? Co może zrobić Rada Rodziców dla drużyny? Czy stawia pan przed Radą Rodziców jakieś zadania na ten sezon? No myślę, że my będziemy się uzupełniać, jeśli chodzi o wychowanie, bo to jest akurat w tym wieku no, sprawa pryncypialna, no, podstawowa. Później no oczywiście, wiadomo, frekwencja na treningu, no to też zależy od rodziców, bo jak dziecko nie będzie się, powiedzmy, w domu nie chciało wykonywać tego, co rodzice od niego sobie życzą, no to też może być to jakaś forma kary, bo tak. Dla nich na pewno będzie to kara, jeśli że nie na trening. Bo... Ja tutaj dodam, że dostępne są regulaminy piłkarza, regulaminy rodzica na stronie internetowej www.radomiak.iger.pl i trzeba się z tymi regulaminami zapoznać. Czy pana zawodnicy już poznali te regulaminy? No jeszcze nie jest. No, także będziemy mieli czas, żeby się zapoznać z tym i wyjdziemy na dwór, to myślę, że chłopcy już będą znali te regulamin. Ale zasady pewne są i oni wiedzą, że trzeba ich przestrzegać na treningu. Także jest to wprowadzane. No, czas płynie nieubłaganie. Czas naszego programu również dobiega końcu. Natomiast ostatnie pytanie, panie trenerze. Co powinien wiedzieć zawodnik pana drużyny? Jakim mottem powinien się kierować Zielony 2001? Proszę przekazać chłopcom dobrą radę.
Bardzo dobra rada jest taka, żeby trenować solidnie i przykładać się na treningu, ale oprócz tego te, które na treningach są elementy techniczne, również w domu je jeszcze doszlifowywać. No, to wtedy będzie superowo. Na pewno te umiejętności będą wzrastały szybko. Mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli to, co trener powiedział, że nie tylko trening na treningach, ale również trening poza treningiem. W domu, jak jest wolny czas, na placu, w szkole, tak jest. Ja tylko dodam z własnego doświadczenia, że kiedyś, no tak jak pamiętam, jak byłem w szkole podstawowej, to się grało wszystkim i wszędzie, no dosłownie. No, tak. Balony, poduszki, dosłownie wszystko. Dosłownie piłka, tak, taka do tenisa ziemnego, wszystkim się grało. No, jak tylko była okazja i gdzieś tam chwila przerwy. Panie trenerze, trzymamy kciuki za drużynę Zielonik 2001, trzymamy kciuki za Pana. Mam nadzieję, że to wszystko idzie w dobrym kierunku, że spotykamy się tylko po to, żeby dobrze się zabawić, a przy dobrej zabawie, jeżeli będą jakieś okazje do świętowania, no to tylko sama radość. No dosłownie. Bardzo dziękuję Państwu, dziękuję trenerowi. To wszystko w naszym pierwszym spotkaniu programu Enter TV Zieloni 2001. Mam nadzieję, że ten program pierwszy zachęci Państwa do oglądania, co będzie w następnym, nie powiem. Proszę przeglądać stronę internetową. Tam wszystko jest na bieżąco, dowiecie się. Zapraszam, dziękuję teraz. Gościliśmy pana trenera Mirosława Nowickiego. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję, do zobaczenia.